O godzinie 20:26 dyżurny powiatowego stanowiska kierowania odebrał zgłoszenie o pożarze mieszkania przy ulicy Tuwima. Po dojeździe zastępów Straży Pożarnej okazało się, że na miejscu zdarzenie miało związek z przypalonym garnkiem. Natomiast wskutek tego szkodę i obrażenia odniósł mieszkaniec, który po prostu spał i nie wyczuł woni tego garnka palącego się. Po przewietrzeniu mieszkania właściciel został przekazany pogotowiu ratunkowemu, które udzieliło mu pierwszej pomocy przedmedycznej. No, zdarzenie wyglądało groźnie, okazało się szczęśliwie, że tylko był to garnek. Natomiast no, w działaniach uczestniczyły trzy zastępy jednostki ze Zgorzelca, w sumie 10 strażaków.